Cześć kochani, słuchajcie, dogrywam wam ten kawałek, ponieważ nie powiedziałam wam najważniejszego. Powiedziałam wam najważniejszego o cenach. Dzień dobry kochani. Poranek, nowy dzień. Jeszcze wszyscy śpią. Dobra. Zabijam się pod prysznic i kawa. Tutaj taki budynek gospodarczy. Nie mówię zbyt głośno, bo jeszcze ludzie śpią. Tutaj są takie domki. O. A tam jest plac zabaw. Tutaj mamy kuchnię, widzicie, toalety. I tak to wygląda. Nie będę wam tu pokazywać każdego pływa z osobna. Tutaj jest takie pomieszczenie kuchenne. Widzicie? Można sobie tu przygotować. Jest lodówka. Patrzcie, ciekawe są, że są te. Ja wczoraj miałam problem z... Nie zabrałam sobie. Nie miałam wczoraj, wiecie, z czym problem? Z otwieraczem. No to otwieracz. O nie, nie ma otwieracza. Czyli... No ale jest toster, mikrofalówka. O, takie małe, pomieszczą go. Na odbiedy jest, można skorzystać. No i tu mamy wejście do pryszniców. Prysznice. Proszę, tutaj nie wiem, czy tu są trzy. Ale powiem wam, że byłam wczoraj i o godzinie jakiejś tam, nie wiem, 8 wieczorem pustki, nikogo tu nie było, pomimo tego, że widzieliście, przepraszam, że się jąkam, ale jest wczesna pora. No dobra. A tu mamy wejście, jakieś pomieszczenia. O tak. A to jest, wiecie, na polu rolnika. Tak sobie zrobił sprytnie. Moje obozowisko o poranku prezentuje się tak. Słuchajcie, nocka była super, fajnie się spało. Bez żadnych zakłóceń, była cisza po prostu, jak makiem zaśpiał. Jak makiem zasiał. Jeszcze się nie obudziłam. No i jestem już po prysznicu. Kawa. To będzie taki ostatni, że tak powiem, kempingowy vlog. Już nie będę wam więcej głowy zawracać tutaj tym miejscem, bo już zobaczyliście wszystko. A następne relacje już będą z drogi. Miłego dnia wam wszystkim życzę. No i co, chyba weekendu udanego, tak? Sobotę mamy. To trzymajcie się. Woda na kawę się gotuje. Słuchajcie, tak na szybko jeszcze kilka słów na temat tego, czy tu warto przyjechać i no i czym się różnią te moje biwaki na dziko od tego tutaj. Słuchajcie, no niewątpliwą zaletą jest biwaku tutaj na polu namiotowym jest dostępność do toalety i do prysznica. Może spokojniejszy trochę sen, ale słuchajcie, nie ma co mówić o tym, że jak się budzicie gdzieś na dziko, to widoki macie po prostu powalające. A tu co najwyżej możecie popatrzeć na gotujący się czajniczek. No więc, gdybym miała wybierać, to zdecydowanie biwaki na dziko. Pomimo tego, że jest tu ta odrobina luksusu, ale przecież nie o to chodzi w takim biwakowaniu, bo
To jest właśnie też takie między innymi oderwanie się od codzienności, od tej wyjście spoza tej swojej strefy komfortu. No i o to chyba chodzi, prawda? Przecież wracamy do swoich domów, w których mamy wszystko. Dobra, słuchajcie, woda się rozgotuje, ja robię kawę. No i do następnego vlogu w takim razie. Będę się już tutaj chyba z wami kilka razy żegnać. Na razie, trzymajcie się. Wam ten kawałek, ponieważ nie powiedziałam wam najważniejszego. Jak widzicie, mamy mgłę, zamgliło nam się. Ale mam nadzieję, że to się rozejdzie. Nie powiedziałam wam najważniejszego o cenach. Doba tutaj kosztuje 24 funty, ale w tych 24 funtach mogą się znaleźć 4 osoby. Z samochodem, z namiotem. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie sami, jedna osoba, też płacicie 24, więc opłaci się przyjeżdżać rodzinami, jeśli je macie. No to tyle tylko chciałam tutaj dodać w kwestii cen, bo to jest dość istotny element tego pobytu tutaj.